czołem, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Nordgarda. No, zaczęliśmy już walką, bo oczywiście kolonizujemy ten obszar, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Zajmiemy go sobie, zbudujemy to od razu, tutaj od razu poletko. Okej. Czyli zadanie wykonane. Mamy w tym momencie 8 regionów zajętych. To dobrze, to bardzo dobrze bym powiedział. Podleczymy jeszcze naszego dowódcę i za chwilę uderzymy chyba na tego miśka, który tutaj funkcjonuje. Musimy dotrzeć do zielonych. No mamy 8 regionów, mamy sławę osiągniętą, więc tutaj tak naprawdę już wiele więcej nie mamy do roboty. Wystarczy tylko wpakować... Okej, tu ze dwóch do... Zamienić ich w wojowników. Tu weźmiemy jeszcze dwie osoby. Zamienimy ich w tarczowników i taką ekipą oto ruszymy do ataku. Tu się za chwilę zrobi poletko. Trzeba by też postawić jeszcze domek. Czemu nie? Okej, już leci pierwszy wojownik. A gdzie jest drugi? O, został. No, niezła ekipa. Tak, to się można bić. Czekamy jeszcze na tego. Dobra. No i w sumie już możemy ruszać na moczary. Pójdziemy, zaraz zajmiemy... Okej. Okay. O, Draugr nas zaatakował. Dobra, wycofajmy się, bo on nas porobi. Tutaj sobie z nim nie damy rady, niestety. No i oczywiście, jak wszystkie nasze jednostki zniknęły, to Draugr automatycznie zaczyna zajmować ten region. Tutaj. Panie, drogie panie. To akurat kobity. No i z żarciem jesteśmy na plusie. Może nie jakoś strasznie, ale jakby nie było na plusie. Podleczymy naszego wojownika, bo trochę został tutaj ranny. No tu oczywiście tych Draugrów jest aż 4, więc nie wiem, czy nawet ta ekipa by sobie dała z nimi radę. Trzeba by chyba zabić ze dwóch i się wycofać, coś w tym stylu. Niekiedy naprawdę z nimi to ciężko się bije. Dobra, idziemy na miśka. Idziemy na miśka. Ataku, 13 pancerza, 80 zdrowie. No tak, to jest zdecydowanie jeden z mocniejszych przeciwników, z jakimi się możemy tutaj spotkać. Ale jest nas na tyle dużo, że sobie poradzimy. Dobra. No, za chwilę już niedługo będzie kolejny poziom folkloru. O, załatwimy tego najpierw. Dobra. I zresztą sobie powinniśmy poradzić. Troszkę nas może poobijają, ale zasadniczo mamy to. I tu ktoś od nich powinien chyba przyjść, nie? Jeszcze... Dobra. Będąc u sojuszników też się leczymy, mimo że oni nie mają zasadniczo leczenia. A, automatycznie się przejął ten region. Dobra. Okej, czyli pomogliśmy już po części przynajmniej naszemu sojusznikowi. Już na pewno nie zginie z tym naszym wsparciem. Jeszcze się troszeczkę podleczymy, zanim uderzymy na ten ostatni region. No i to zasadniczo tyle. No, myślę, że zrobimy to przed zimą. Na spokojnie myślę, że to zrobimy przed zimą. Szczęście nam trochę spadło, więc może w sumie chatę skaldów gdzieś dostawimy. A nie bardzo jest gdzie, trzeba ulepszać region. O, nie ma potrzeby. Zorganizujmy ucztę jeszcze na zakończenie. Zyskałem poziom Jarl. Ulepszone budynki zyskują dodatkową premię 10% do produkcji. Nieźle. Nieźle, naprawdę nieźle. Dobra, już tarczownik został tylko obity. Ile tu jest wilków? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. O, czekajcie. Jeszcze mam nową technologię. Grube futra. Chwała klanowi. Palenisko Food Preservation. Każdy speaker zwiększa produkcję o 2 żarcia, jeżeli jest ulepszony to aż o 4, więc na pewno to robimy. 29 do 35 nam podskoczyło, więc jest naprawdę nieźle. Dobra, zajmijmy się najpierw tym, bo jest najbliżej. No i resztę to już sobie jak tam zechcą, tak się zajmą. Dobra.
wycofajmy się, podleczmy i to się powinno automatycznie zająć, jeżeli my się stąd wycofamy, tak? No, nie do końca, ale za chwilę prawdopodobnie zadanie powinno zostać... Nie, no znowu jest wilk jeszcze jeden. No zaczekajmy tu chwilę. Ale zadanie tak czy inaczej zostało wykonane. No, ja ten scenariusz właściwie przychodzę po raz trzeci, więc to jest zdecydowanie łatwiejsze. Ale tak czy inaczej, nie było tutaj właściwie przeciwników, nie? Jak się pojawia przeciwnik, to już poprzeczka idzie automatycznie wysoko. Dobra, tak jest, zadanie wykonane. Mój panie, z przyjemnością donoszę, że osada Hallvarda jest już bezpieczna. Doskonale, upewnij się, by przekazać jego ludziom tyle żywności, ile potrzebują. Zajmijcie się też ich rannymi. Okej. W imieniu całego klanu Heidrun pragnę wyrazić najszczerszą wdzięczność. Bez ciebie bylibyśmy skazani na zagładę. Od teraz aż po wsze czasy możesz liczyć na pomoc i lojalność klanu Kozy. Niniejszym uroczyście przyrzekam ci wierność. No cóż, mówiąc krótko, mamy pierwszego wasala. Na niegościnnych ziemiach Nordgardu. Kontynuujmy. Rozdział trzeci. Poziom oczywiście trudny. The sons of Heidrun had been shipwrecked on an inhospitable coast, but we arrived just in time to save them from the fangs of the wolves. Hallvar, their elderly leader, was so grateful he swore allegiance to me the moment we met. He readily agreed to share invaluable secrets about survival. Soon enough, we would be taming the wilderness. No okej, okay. Mamy kolejnego sojusznika. Właściwie, no nie, no kolejnego, dobrze. On brany jakby nie było też nasz sojusznik. Gdzieś tam znajduje się Hagen, trzeba nam go dopaść i zabić. Mój panie, rozumiem twoją niecierpliwość, ale musimy osiedlić się tu na dobre, by móc w pełni kontrolować nowy region, nowe regiony. Ten obszar pasuje idealnie do naszych zamierzeń. Załóżmy tu osadę. Ludzie z klanu Heidrun są twardzi. Pomóż nam przygotować grunt pod podbój całego Nordgardu. Hallvard to lojalny sojusznik, znany ze swego uporu i opanowania. Pozwól mu spłacić dług i dowieść swojej lojalności. Tymczasem ja się oddalę i zajmę się sprawami, o których mówiliśmy. Rozumiem. Bezpiecznej podróży, Brandzie. Bywaj, mój panie. Wrócę niebawem. Okej. Okay. Hallvardzie, wspomożesz mnie w tej operacji. Dziękuję, młody panie. Nie zawiodę cię. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy kolejny scenariusz. Tym razem dowodzimy klanem Kozy. Tak, oni mogą wypuszczać obfitsze uczty, czy wypuszczać, organizować. Obóz wiadowców i chałupa na początek. I dodatkowo mają budynek, który jest całkiem fajny. Gdzie on jest? Owczarnia. On sprawia, że możemy te owce, które tu sobie biegają, my zasadniczo możemy je zarżnąć, ale dzięki tej owczarni, dzięki klanowi Kozy, możemy te owce zamknąć właśnie w tych owczarniach i one z czasem właśnie produkują żywność. To jest na pewno wydajniejsze niż tam ich tam zarżnięcie, więc jest to na pewno dobra rzecz. Dobra, zaczynamy. No nic, wiecie co? Tak, no chaty Drwala oczywiście tu nie robię, bo poszukamy, może znajdziemy jakiś las w pobliżu. Nie pamiętam, czy tu był, czy nie był niestety, ale wydaje mi się... No, te mapy chyba nie są, te fabularne nie są generowane losowo, więc trudno powiedzieć. Okej, okay, tutaj mamy już jakiś skarbiec. No dobra, wbijmy się tutaj. Aha, dwóch widzę, mamy koleżków do zabicia, ale damy sobie radę. Hallvard sobie poradzi. Stary, ale jary. Dobra, skolonizujmy. Elegancko. Dobra, właściwie okej. Okay. Co, tak myślę, weźmy drugiego zwiadowcę. Podziałajmy na razie, bo tutaj możemy oczywiście zwiadowca może te ruiny przebadać i niech on to zrobi. My tymczasem chatę Drwala chyba będziemy musieli ostatecznie gdzieś postawić, więc zwalnijmy ją. Tutaj w tym regionie zwalnimy.
Przecież tam może być las, nie wiem. Wszędzie może być, tutaj też. Ale to nic, chatę Drwala też będzie w każdej chwili można wyburzyć. Więc zobaczymy. Tu mamy jakieś owce w tym regionie, nie? Mamy jedną. Tak, w razie co owczarnie oczywiście będziemy też budować, bo no warto korzystać z tych... Okej, okay, no tu dwa kolejne wilki. O, koboldy. Dawaj tutaj. Zbadajmy te tereny jeszcze, bo tutaj jak są koboldy, to koboldy zasadniczo możemy albo zabić, albo z nimi handlować. Także to są dwie możliwości. Na razie nie mamy oczywiście sił wystarczająco, żeby je ubić. No ale kto wie. I powiem tak, w tym scenariuszu już później zaczyna się gruba akcja, więc zasadniczo rozwijać musimy się dosyć szybko, mimo że w sumie te tereny na razie nam nie sprzyjają, bo żadnego żarcia dodatkowego. Okej, tu coś mamy sensownego już w tym momencie. Dobra. Jeden wilk. O, to jest fajny region, zajmijmy to. Jeszcze może przed zimą się uda to zrobić. A, dwa wilki jednak. Dobra, może sobie poradzimy. Poradzimy sobie. Dobra, kolonizujemy. Tu postawimy chatę rybacką oczywiście. Okej, świątynia... no. Ruiny znaczy się zbadane. 100 złota i 100... czy tam miedzi, czegokolwiek. I 50 dostaliśmy folkloru. Dobra, kolejny zwiadowca. Wyślijmy go tutaj. Chociaż wiecie co, jednego zwiadowcy w sumie... Dobra, wycofajmy go. Nie potrzebujemy już w tym momencie dwóch zwiadowców. Rybacka, okej. Okay. Pierwsze technologie. Ostre topory zróbmy. Drewno się zawsze przyda. Zbudujmy chatę rybacką. Z żarciem jesteśmy trochę do tyłu. No ale tak jak mówiłem, te regiony tutaj nam nie bardzo sprzyjają. Tutaj na szczęście też będzie można go skolonizować i oczywiście to zrobimy w miarę sprawnie. To jest jeden wilk chyba tylko. O, i owca. Jeden wilk. Dobra, jego zabijemy w razie co. Tylko, że na razie nas nie stać na skolonizowanie tego regionu. No, ale tu już byśmy mieli, no, sardy można by łowić, więc to też na pewno by się przydało. Plus, oczywiście, mamy jeszcze wrak okrętu. Dobra, może to nawet jeszcze zajmiemy przed zimą. Byłoby bardzo miło. Tu jeszcze możemy oczywiście przy kamieniu runicznym zwiększać folklor, co też się przyda. Bynajmniej nie zaszkodzi. Dobra, mamy praktycznie 60, tu 80 potrzebujemy do kolonizacji, przy czym w zimie też przydałyby się jakieś zapasy. Ale mamy jeszcze owce do zarżnięcia. Owce wyślijmy wszystkie tam w sumie. Tu mamy jedną, tu mamy jakieś? Nie. Tylko tamtą zaznaczyłem. Dobra, atakujemy. Jeden wilk, poradzimy sobie. Chociaż dowódca jeszcze ledwo trzyma. Czy tam wódz właściwie. Skolonizujmy za 80. Okej, jesteśmy atakowani. Poradzimy sobie? Tak, poradzą sobie. No, chatę uzdrowiciela na pewno trzeba będzie gdzieś postawić. Zbudujmy tutaj tymczasem chatę łowcy. Chatę uzdrowiciela walniemy w miejscu tutaj pewnie, bo tu niewiele mamy do zbierania. Od razu myślimy, mamy i tak plus 3 żarcia, do zimy jeszcze chwilę. Okej, tu mamy jednego wilka, mamy kamień, na pewno się przyda, no i mamy jeszcze jaskinię wilków, która też dostarczy nam kamień i do tego jeszcze sławę. Więc tutaj bijemy jak tylko w sumie uzdrowimy naszego dowódcę. Tak, kolonizacja 120, więc na razie bym się wstrzymał z tym. Dobra, zwiadowca. Okej, draugarzy. Odkryjmy tamten region. Tutaj jeszcze się nie spieszy. Chata uzdrowiciela, dobra. Myślimy dwie osoby. Do chaty uzdrowiciela, jedną tu do chaty łowcy. Dobra, z żarciem jesteśmy do przodu. Okej, wódz się leczy w tym momencie. Jakby się udało zająć ten region jeszcze przed zimą, byłoby naprawdę fantastycznie. Odkryjemy to i prawdopodobnie się wycofam, chyba że jeszcze odkryję to.
A, tu koboldy też widzę biegają w cieniu, więc... No, zawsze z nimi będzie można handlować, to na pewno nie zaszkodzi. Ale myślę, że jak odkryjemy tamten region, to tutaj sobie już damy spokój. Znaczy, w sensie wycofamy zwiadowcę, zajmiemy to, może uda się to nawet jeszcze skolonizować przy odrobinie farta. Okej, domu nam brakuje. Nam ludzie nie przybywają w tym momencie. To niedobrze. Chałupę postawimy tutaj, ta. No znowu supply block, mój błąd, bo jesteśmy dwa szczęścia i nam nikt nie dochodzi do miasta w tym momencie. Spójrzcie, Walkiria, wojowniczki Odyna mogłyby pomóc nam pokonać naszych wrogów. Mój panie, zaczekaj, obawiam się, że coś jest z nimi nie tak. W rzeczy samej, co za strata, wygląda na to, że te cne istoty opanowała jakaś złowroga siła. Nie możemy nic dla nich zrobić, zostaje jedynie skrócić ich cierpienia. Przygotujmy się na trudną walkę. No właśnie, dobra, zwiadowca, wycofaj się. My wbijemy za chwilę tutaj, 120 jest coraz bliżej. Budujemy chałupę. No i niedługo trzeba będzie budować oczywiście do szczęścia budynek. Tylko, że to już nie jest chata skaldów, bo jesteśmy innym klanem, tylko warzelnia. Dobra. Okej, mamy tu owce. Dobra, trochę owiec już mamy. Myślę, że spokojnie możemy tu wbić. Mamy sporo żarcia, więc przed zimą może by się udało nawet te wilki wytępić stąd i wypędzić. Rozwalimy tą ich jaskinię. No, jeszcze sekundka i możemy to skolonizować. Elegancko. I tu kolejne owce są tak notabene, więc będziemy mogli stawiać owczarnie. Pięknie. No i wiecie co? Przed zimą nawet może bym postawił tu owczarnię. Właściwie zostawię te owce tutaj. A, tylko że to jest kamień, ale tylko kamień, bo nie ma tu właściwie nic sensownego, więc... Dobra, myślę, że się uda postawić owczarnię przed zimą. Elegancko. Nie jest najgorzej, naprawdę nie jest najgorzej. Tutaj mamy ten kamienny krąg, kolejne owce, więc też przydałoby się to zająć, ale to jeszcze nie w tej chwili. Będziemy myśleć o dalszych krokach oczywiście po zimie dopiero. Okej, już nadeszła. Z żarciem jest dobrze, z drewnem jest dobrze, także w sumie luz. I tu spokojnie dostawiłbym jeszcze jeden dom, powiem szczerze. Bo tu i tak niewiele zbudujemy, no do kamienia, ale ten budynek do kamienia, jak się kamień zużyje, to niszczymy, więc i tak będzie w sumie trochę luka. Przecież ten do kamienia też warto byłoby postawić. Na razie nie, bo oczywiście jesteśmy trochę do tyłu z drewnem. Okej, owce do owczarni. Elegancko. Dobra, zrobimy cięcie. Za chwilę się spotkamy z powrotem, ja zobaczę na zegar, żeby się tutaj nie zagalopować trochę. No i tak jak mówię, do zobaczenia. Dobra, za poziom wodza dostaliśmy darmowe ulepszenia narzędzi dla rolników, łowców i rybaków, czyli produkujących żarcie. To jest też chyba klanowe, więc musimy postawić kuźnię w krótko. Kuźnia, bo ona daje nam właśnie ulepszenia, przy czym zasadniczo nie warto jej robić, kiedy się nie ma żelaza. No ale w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w tym momencie, że możemy darmowo te rzeczy ulepszyć, no to myślę, że warto. Dobra, mamy warzelnię też, bo oczywiście szczęścia troszkę poleciało. No i musimy to podbić warzelnią. Miałem tyle żarcia, że już zorganizowałem ucztę. Zająłem jeszcze jeden region i tak mamy ponad 300 żarcia, więc jest naprawdę nieźle. Tu postawię pewnie jeszcze jedną owczarnię. Tak jest. Te dwie owce sobie przerzucę tutaj. W ogóle tutaj mam jeszcze dwóch ludzi, więc ich wrzucę tutaj do tego kręgu w sumie. Z żarciem i tak jesteśmy nieźle do przodu. Zbliża się trzęsienie ziemi, więc to będzie nam na pewno troszkę szkodziło. Ale zobaczycie zresztą, jak to wygląda. Młody panie, dostrzegliśmy członków innego klanu. Myślę, że ucieszycie co mam do przekazania. Hagen, co? Klan Kozy przeżył? Myślałem, że skończyli w brzuchach wilków. Halvardzi, ty stary koźle, jesteś twardszy niż myślałem. Poddaj się, a cię oszczędzę.
No one is going to surrender, Hagen, czy jakkolwiek to się tam czyta po angielsku. Not even you will given this chance. You killed my father. Prepare to die. Okej, no. Syn najwyższego króla też tu jest. Niech to. Nic nie poszło zgodnie z planem. Myślałem, że cię dopadłem, ale to nieistotne. Dokończę to, co zacząłem teraz. Twoja pewność siebie doprowadzi cię do zguby. Tylko jedno ci się udało. Zyskałeś więcej wrogów niż miałeś dotąd. Halvardzie, zmiana planów. Naszym celem jest teraz zniszczenie tego posterunku. Wieżasty nikczemnik może organizować najazdy najemników na nasze pozycje. Warto zbudować wieże obronne na granicach naszego terytorium. Zgoda, powinniśmy również usprawnić obóz zwiadowców, tak aby nasi ludzie mogli zbadać terytorium wroga. Właśnie, w tym momencie sytuacja zaczyna się naprawdę komplikować. Myślę, że zbudowanie tych wież obronnych nie jest głupim pomysłem. Szczególnie, że tak, ja już grałem ten scenariusz, wiem co tu się święci, że tak powiem. No i właśnie te najazdy najemników są cholernie niebezpieczne. Więc zbudowanie wież obronnych może być niezły pomysł. Jeszcze nie wiem, czy... Mistrzowie kuchni, żarcie się... mistrzowie stolarki. Dzięki temu będziemy mogli robić ulepszenia taniej. No i za chwilę sobie ulepszymy ratusz, tylko potrzebujemy drewna. Ale to najpierw będzie trzęsienie ziemi. Kuźnia. Dobra, jak się tutaj wszystko zrobi, to wyślemy tego gościa do kuźni. Okej, trzęsienie ziemi. Tak, już tutaj mam domek drewniany rozwalony trochę. Naprawmy go. No tu chata rybaków rozwalona. Zaraz to też będziemy naprawiać wszystko. Dobra, owce tutaj. On niech idzie do kuźni. Ulepszenia dla rolników, łowców i rybaków. Zróbmy ulepszenie dla łowców na razie. Rolników nie mamy wcale, więc możemy sobie to w tej chwili darować. Okej, kamień wydobyty, więc możemy to zburzyć. Ich wycofajmy do głównego budynku. Naprawmy jeszcze to. Albo nie, najpierw chaty rybaków. Ulepszmy jednocześnie... A, nie mogę, bo drewna mi brakuje. No tak, tak. Gracz Hagen przestał ze mną handlować. No on ze mną handlował przez chwilę, to tak dla waszej informacji. O, tutaj mamy lasek w ogóle, więc to w sumie nawet warto byłoby zająć. Gdzie nasz zwiadowca w ogóle? Okej, no niech bada, niech bada. Dobra, wieżyczka jest budowana. Teraz wyślemy kogoś do kolejnej. Bo te najazdy najemników to jest naprawdę strasznie wredna rzecz. Jeszcze jeden budynek jest nienaprawiony, właśnie ten. Dobra, kowal kuje, żelazo póki gorące. Mam jeszcze jedną owcę, wyślijmy ją tutaj. Możemy jeszcze jedną zasadniczo owczarnię walnąć. Tylko na razie nas na to nie stać oczywiście. No w ogóle warto by też inne rzeczy pobudować, jak chociażby drugą warzelnię. Ale nic, najpierw zbieramy drewno tutaj. Wyślijmy jedną osobę tutaj do uzdrawiania. Łowca może już korzystać z ulepszonych narzędzi. I korzysta, bo to się dzieje automatycznie. Kolejny level up. Handel żywnością. Szlaki handlowe, gdzie sprzedawana jest żywność, generują o 50% większy przychód. Fajna rzecz. Zmniejsza cenę na targowisku. Kuchnia zmniejsza zużycie żarcia. Zbrojmistrz. Na razie zrobimy zbrojmistrza. Musimy troszkę tak wyrównać ten rozwój, żeby nie iść tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Dobra. Kowalowi dajmy zadanie, żeby rolnikom ulepszył rzeczy. Zwiadowca został niestety ranny, więc za chwilę go wycofamy. Mamy plus 15 folklor, to jest na pewno solidny rozwój, więc... Zaraz jeszcze jednego uzdrowiciela wyślemy, a właściwie już w tym momencie można to zrobić. Zbliża się zima, ale to powinniśmy przeżyć. Zwiadowca odkrył kolejny odkryw, to nieźle było. Odkrył kolejny region, wycofajmy go, bo jest ranny. Tutaj portale, stąd będą wychodzić draugary, więc za chwilę tu wycofamy naszego dowódcę. No i trzeba będzie też militarne budynki powoli zacząć dostawiać, bo najazdy najemników na pewno nas będą bardzo boleć. Okej, zima. Jesteśmy na minusie i z jednym i z drugim. Zasadniczo gdzieś też domek trzeba by dostawić. A tutaj tymczasem... tutaj walniemy kuźnię, tylko musimy ulepszyć najpierw... A, nie możemy tego regionu ulepszyć. Ua.
Więc to, tutaj coś trzeba będzie wyburzyć, bo tu możemy spokojnie kamień wydobywać. Ratusz. Mogę go ulepszyć, ale stracimy sporo drewna, więc na razie się wstrzymam. No musimy tą zimę jakoś przetrwać. No i chyba, czekajcie, chyba w ogóle trzeba będzie zakończyć ten odcinek w tym momencie. 31 minut, więc no tak, chyba tak, jeszcze sekundkę. Dobra, rolnicy mają ulepszone narzędzia, więc teraz ulepszymy narzędzia rybakom. Rybaków chyba też nie mamy, nie? A, mamy jedną chatkę, dobra. Chcemy lepszych domów, no właśnie, to za chwilę zostanie rozwiązane również. A, mamy sporo owiec jeszcze. Wycofajmy ich, niech robią żarcie w sumie. Nic nie mają do leczenia, więc niech zbierają żarcie. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Po tej zimie zobaczymy się ponownie. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.